Witamy w Apple Block TV, to jest odcinek 14, ja się nazywam Paweł Nowak. A ja Wodek Markowicz. Apple Block TV to tygodniowy podcast technologiczny z naszymi komentarzami na temat newsów i plotek o Apple. Jutro są walentynki. Dokładnie, jutro są walentynki, a dzisiaj jest piątek 13 w trakcie nagrywania, w związku z tym upewniliśmy się zgodnie z zapowiedziami, że wszystko jest dobrze i że niczego nie zapomnieliśmy. Wodek właśnie pokazuje to, czego nie zapomnieliśmy. T-shirty. To jest to, co zapowiadałem tydzień temu, ale niestety mi nie wyszło. A Wodek zapomniał tydzień temu, więc dokładnie. Zapisałem sobie dużymi literami w kalendarzu, przynieś koszulki. Przyniosłem koszulki, Paweł też ma swoją koszulkę. Ja mam swoją koszulkę, Pokaż tak jest. Koszulkę. Jeszcze nie wiemy, co z nimi zrobimy. Może wyślemy, może zostawimy. Myślę, może że... rozdamy na następnym live show. Być mamy może. Dwa rozmiary, SK i MK. Dla dużych ludzi nie mamy, bo... Nie przewidujemy takich ludzi. Nie. To jest dziwne. Nie no, spoko. Myślę, że wiesz, kiedyś dojdzie do tego, że zrobimy sobie kilka tych t-shirtów i po prostu będziemy je losować. Na razie mamy dwa, bo tak sobie kupiliśmy, chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda jakościowo i na razie jesteśmy chyba zadowoleni, nie? Tak jest i mamy dzisiaj ogromnie dużo do rozdania i zapowiedzenia na następny tydzień. A w związku z tym, że to jest walentynkowy i taki powiedzmy średnio poważny i normalny, pełnowymiarowy odcinek, i staramy się zmieścić w 30 minutach, żeby wszystko się udało, żeby na przykład kamera nie padła lub bateria, bo prawda piątek 13. Ani żeby mucha nie strąciła kamery. Już takie sytuacje były. Okej, ze starym statywem. Nikt to nie wierzy, ale ja pamiętam, że tak było. I w związku z tym mamy po jednym temacie. Po jednym temacie, ale jeden tips and tricks. Jedno tips and tricks oczywiście, tak jest. Parę losowań i parę zapowiedzi. Parę zapowiedzi, dokładnie. No więc zaczynamy z odcinkiem numer 14. Pierwszy temat ja mam. Pierwszy temat, jaki się pojawił kilka dni temu, chyba nawet nie kilka, tylko wczoraj, w internecie zaczął krążyć, to, że Apple w kolejnej wersji swojego systemu, czyli w Snow Leopardzie, ma wprowadzić w końcu długo i bardzo opóźniony, długo oczekiwany i bardzo opóźniony system, który nazywa się Push Notification Service. Właściwie od kiedy? Od tamtego roku? On jest zapowiadany, on był zapowiadany razem z SDK do iPhone'a. Tak jest, to było czerwiec? Znaczy SDK było chyba trochę później, wiesz? Ale wydaje mi się, że jeżeli oni to wypuszczą w czerwcu, to będzie 10 miesięcy opóźnienia wtedy, więc to prawdopodobnie był gdzieś w sobotę. Na czym polega? Dokładnie. Było to zapowiadane jako, ponieważ Apple cały czas mówi, że aplikacje nie mogą działać w tle i że cały czas jest przeciwko temu i faktycznie to jeszcze nie zmienili zdania. Więc ten Push Notification Service miał działać w ten sposób, że na przykład aplikacja, która powinna działać w tle, tak jak na przykład komunikator, kiedy ją wyłączamy, oczywiście przestaje działać. I Push Notification Service miało działać na tej zasadzie, że jeżeli ktoś do nas by napisał wiadomość na komunikatorze, to serwer wysyłałby wiadomość do naszego telefonu i telefon by wtedy wiedział, że ma coś zrobić, że ma pokazać na przykład, że jest wiadomość nowa, prawda? Bardzo podobnie jak odbieranie maili w BlackBerry. Tak, dokładnie, czyli bo BlackBerry... wysyłanie wiadomości przez serwer, a nie kontaktowanie się z serwerem przez telefon, żeby sprawdzić, czy jest nowa wiadomość. Bo oczywiście, jeżeli mamy jakieś takie telefony jak BlackBerry czy iPhone'a, to można mu ustawić, żeby sprawdzał pocztę co 5 minut i on się będzie komunikował. Tak no, ale jest. Efekt jest taki, że dane cały czas są przesyłane, cały czas jest ten transfer komórkowy zjadany, a na przykład nie ma żadnych maili, prawda? Tak jest wszędzie, tak jest w Macu. W mailu. Dokładnie, w mailu. Jest w Windowsie, na komórkach i tak dalej. Dokładnie. I tutaj wyjątkami jest kilka wyjątków. Przede wszystkim właśnie BlackBerry ma taką usługę dla korporacji głównie, którą oni tam jakoś nazywają, nie kojarzę nazwy w tym momencie. No. BlackBerry Internet Service. Dokładnie. I oni to jakoś tam licencjonują, to jest jakiś tam sposób szyfrowany. Dosyć skomplikowany jest ten serwis, ale działa właśnie na tej zasadzie, że poczta na przykład korporacyjna przechodzi przez serwery BlackBerry i jest wpychana do telefonów i w związku z tym dostaje się te maile od razu natychmiast. Oczywiście jest to poczta na zasadzie IMAP, czyli odpowiedź tutaj odpowiedziana na telefonie, też trafia do programu pocztowego, no tutaj oczywiście nie trzeba tego dodawać. Drugim wyjątkiem jest właśnie Microsoft Exchange i tutaj Microsoft zapowiada taką technologię pod tytułem ActiveSync, Microsoft ActiveSync. Ona dopiero niedługo ma się pojawić i będzie oparta właśnie na Microsoft Exchange i będzie działać tylko i wyłącznie z telefonami. Nie wiem, czy już nie ma. Wiem, że... Nie wiem, a może oni, nie ma. Nie wiem, czy oni nie zrobili bety. Powiem ci, że tutaj nie ma, na szczęście jeszcze nie jest... Nie, to już chyba istnieje, tak? Wiesz. No, no to istnieje od czasów Windows Mobile, tam 5, znaczy nie, 6. Microsoft Exchange, oczywiście. Oczywiście. Exchange? A to jest ActiveSync? Nie, jest... chodzi mi o to, że Microsoft zapowiedział w tym momencie, że zrobią jakby taką konkurencję dla MobileMe i w niej właśnie będzie zawarty ten protokół i będzie dostępny dla takich klientów niekomercyjnych, prawda? Nie korporacji, ale które w mają iPhone setki. Jest teraz Microsoft Exchange. Jest Microsoft Exchange, tak, jest w iPhone'ie. No i właśnie ten Microsoft to Microsoftowe rozwiązanie dla klientów. Działa na tej zasadzie, że przede wszystkim tylko i wyłącznie Exchange to jest, więc telefony z Windows Mobile, no i iPhone na przykład, albo BlackBerry, które Exchange używają, będą mogły tego używać. No a rozwiązanie Apple'a jest oparte na otwartych standardach,
czyli właśnie ten push notification service, który jest tak opóźniony i pojawi się, miejmy nadzieję, w Lost Snow Leopardzie, jest oparty na otwartych standardach, dlatego każdy deweloper może wykorzystać sobie to i nie ma problemu, żeby dla swojej aplikacji, oczywiście używając SDK do iPhone'a, tego użył. Ale dodatkowo ten serwis, znaczy ten system dostarczania danych będzie również prawdopodobnie wbudowany w Snow Leoparda i dlatego na przykład mail w Snow Leopardzie będzie miał też tą funkcjonalność, będzie odbierał pocztę, kiedy serwer go poinformuje, że jest na pocztę. Czy tylko do serwer, czy do Snow Leopard serwer? Nie, właśnie wydaje mi się, oczywiście padło tutaj słowo OS X serwer, ale wydaje mi się po prostu, że aby obsługiwać te notyfikacje przez serwer, to trzeba będzie mieć faktycznie OS X serwer zainstalowany po prostu na serwerze. No zobaczymy, jak to działa. Ale dla klienta nie będzie to potrzeba serwera, będzie zwykły komputer, nie? I koleś będzie dostawał maile wtedy, kiedy one faktycznie się pojawią na serwerze, czy jakieś tam inne aplikacje. Jeżeli ta technologia pojawi się na desktopie, to będzie bardzo przyjemne, ponieważ na przykład wszystkie serwisy typu na przykład Blip czy Twitter będą mogły wypychać te powiadomienia wtedy, kiedy się pojawią. I nie zżerać dodatkowego transferu. A nie zżerać dokładnie dodatkowego transferu. Czyli przykładowo, jeśli masz 5 aplikacji, która ciągle sobie co 5 sekund sprawdza, czy jest nowa wiadomość, na przykład kanały RSS, Ablip, mail, Twitterific, coś tam jeszcze, to w końcu dojdzie do tego, że będziesz ciągle zżerał jakiś transfer i ciągle będzie łącze zapchany w jakiś sposób. Dokładnie, dokładnie. Zresztą można to łatwo zaobserwować, wystarczy zainstalować sobie na przykład taki programik, nazywa się iStatMenus, dokładnie, i on pokazuje wykres sieci i ta sieć tak idzie, tak góra, dół, góra, dół. Nawet jak się nic nie robi, to się co chwilę coś się dzieje z tą siecią. A to Ablip mi ściąga aktualizacja, to program pocztowy, a to RSS-y się odświeżają. Zresztą powiedzieć, że RSS-y są strasznym pożeraczem pamięci. Ja subskrybuję, no w tym momencie się ograniczyłem. Zależy od ilości subskrybowanych. Ja ograniczyłem, miałem ponad 1000 subskrypcji, ograniczyłem to, w tym momencie wywaliłem 1000. Wszystkich, których... No, jak blogujesz, no to trzeba jakieś 1000? Tam śledzić. Ale właśnie poczekaj. Ale 1000? Ograniczyłem się, mówię, i w tym momencie ograniczyłem się do... Kiedy człowiek zdąży przeczytać 252. Co i tak daje nam jakieś 500 wiadomości dziennie, ale staram się to jakoś tam przeglądać. Ja tutaj nie mam, mam na BlackBerry, ale mam 6, 7. No tak, oczywiście można wybrać i po prostu się nie rozpraszać, nie? Pociągu. No. Coś nowego. W każdym razie RSS-y strasznie są. Kiedyś pamiętam, że byłem na jakiejś majówce i korzystałem z takich modemów komórkowych i w ogóle nie była wieża ani 3G, ani Edge'a, tylko był ten najprostszy, najwolniejszy GPRS. I ja się mordowałem, że tak strasznie to wolno działa, tymczasem miałem odpalone NetNewsWire w tle i on cały czas te RSS-y pobierał i on po prostu tyle danych przesyłał w tą i z powrotem. Ale to działało z tak 4-6 kilobajty. Tak, a cały czas NetNewsWire to zżerał. A właśnie teraz nie będzie takiej sytuacji, ponieważ na przykład właśnie programy typu NetNewsWire czy Ablip będą mogły, jeżeli oczywiście ta technologia zostanie udostępniona dla deweloperów, będą mogły dostawać te wiadomości przez serwer. Oczywiście deweloperzy będą musieli mieć dodatkowo jakąś obsługę na serwerze, nie? Żeby to wszystko działo. Prawdopodobnie. No. Prawdopodobnie. Ja nie jestem specjalistą, ale prawdopodobnie. Dla końcowego użytkownika myślę, że taki push notification service w iPhone'ie będzie oznaczał dużą wygodę, ponieważ bateria nie będzie zżerana tym, że on cały czas będzie odświeżany. Ja nie rozumiem, po co ci komunikator, z którego możesz korzystać tylko wtedy, kiedy sobie wyłączysz? Tak. Tak, dlatego tak naprawdę tracisz cały sens komunikatora. Na przykład w BlackBerry, jest sobie włączę, wyłączę telefon, schowam do kieszeni, to mi wibruje, jak przyjdzie nowa wiadomość. No momencie, masz możliwość działania aplikacji w tle. Mhm. Dokładnie. Tak powinno być. No, tak powinno być, ale też jak tam stabilność systemu na BlackBerry? Jeszcze mi się chyba ani razu nie zawiesił. Aha, no to dobrze. Ani razu chyba. No dobrze. Więc jest okej. No to dobrze. Przejdźmy do następnego tematu. Czyli do ostatniego tematu w tym odcinku. Drugi i ostatni. Dokładnie. Temat o nowych MacBookach aluminiowych. O nowych jak nowych. No, ostatnich, najnowszych. Relatywnie nowych. Dokładnie. Słowo klucz. Jak zwykle nowe problemy, jako że pierwsza rewizja nowej serii, to prawdopodobnie będą nowe problemy. Tak zawsze tak było. Najczęściej jest. I tak najczęściej jest. Czego dotyczy nowy problem? Dotyczy wadliwych gniazd mini jack. O co dokładnie chodzi? Przykładowo, gdy chcemy sobie posłuchać muzyki na naszych słuchawkach takich standardowych typu Sony, Philips, bla, 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 bez kryptoreklamy, wsadzamy je do gniazda mini jack. Gniazdo nie wchodzi nawet do końca, tylko jest tam jakieś 2 mm przerwy między tą końcówką a obudową, to raz. A dwa, kiedy lekko przekręcimy kabel lub wypniemy go na, nie wiem, 0,1 mm, wiesz, jak to czyli wystarczy poruszyć. Wystarczy go poruszyć, wtedy się odpina. Czyli przestaje grać na słuchawki i gra przez głośniki. Jest to dla mnie ewidentna wada, która by... Powiedz ci, że muszę... Właściwie jedziesz sobie pociągiem, masz słuchawki, wpinasz... A tu nagle...
No dokładnie, jakieś strzelanki oglądam. Cała twoja fanaberia wychodzi na... Cały przedział dokładnie, słucha tego, co robisz. Nie wiem, ty masz nowego MacBooka, nie zauważyłeś tego? Znaczy Asia ma, musiałbym jej spytać, bo ja nie wiem, szczerze mówiąc. Ale nie raportowała, znaczy zastanawiam się, czy to jest we wszystkich, czy w niektórych modelach. Jest ogromnie dużo filmików na YouTubie prezentujących ten problem. I problem dotyczy wszystkich słuchawek, czy to drogie, czy tanie, czy takie douszne, czy takie ogromne, wiesz. Tak. Więc... No tak, to chodzi prawdopodobnie o budowę portu i wtyczkę, nie? Tak, jest to prawdopodobnie problem tego, że oni przystosowali ten wtyk, znaczy to gniazdo do wtyków iPhone'a, które ma cztery przedziałki zamiast trzech, czyli lewy, prawy, uziemienie. No. Bo iPhone ma lewy, prawy, uziemienie i mikrofon. Dokładnie, jest jeszcze jedna linia na mikrofon. Tak, tak samo ten kabel audio-wideo ma wideo, lewy, prawy, ten iPodów. Okej. Okay. On ma lewy, prawy głos, wideo i... No, no być może, więc... ale powinni się zabezpieczyć przecież na wypadek, że ktoś inny coś wkłada. Ale straszy mnie fakt, że to dotyczy wszystkich modeli. Ta. Nie jest to jakaś wadliwa seria gdzieś produkowana w Tajwanie, która była produkowana przez tydzień. Później doszli do wniosku, że jednak jest... Coś jest nie tak. Coś jest nie tak z tym gniazdem. No interesujące. Zastanawiam się, czy będzie na przykład jakiś program wymiany, bo wtedy w jaki sposób by ten program wymiany funkcjonował? Taki port jest zbudowany w płytę główną. Jak znamy Apple, to na pewno nie będą wylutowywać jednego gniazda. Zajęłoby im to wieczność. Jeśli już, to będą wymieniać płyty, nie? Właśnie, ale nie opłacałoby mi się to w ogóle, więc prawdopodobnie... Przemilczą ten program. Będą szli na zły PR bardziej niż na... Upartego mówić, że nic się nie dzieje. Okropną utratę kosztów. Albo po prostu poprawią te w tym momencie produkcyjnym modelu i potem będą jakoś spławiać klientów, którzy się... Ale dziwi mnie to, biorąc pod uwagę, że Apple jest fanem muzyki, wszystko o muzyce, tylko i wyłącznie muzyka, a nie działa gniazdo sławkowe. Znaczy zastanawiam się, pamięci, bo na przykład przypominam sobie, że Asia robi jakieś takie konferencje przez Skype'a po kilka godzin, jak się uczy z kimś i nigdy mi nie mówiła, że coś tam przerywa je, więc ja myślę, że to nie jest, wiesz, to nie są wszystkie komputery, to może być dużo, ale nie wszystkie. Bardzo możliwe. Mam nadzieję, że to nie jest ten komputer Asi, bo... To znaczy, jeśli gniazdo jest wypnięte do samego końca i nie ruszasz go, to będzie jak najbardziej działał w porządku. No tak, może Asia nie rusza po prostu. Może po prostu nie rusza, jeśli stoi na stole. No tak, bo stoi na stole, komputer daleko jest, prawda? I... A to jest dziwne, bo kable zawsze ci się jakoś poruszy w mniejszym lub większym stopniu. No interesujące. Zobaczmy, jakie będą reakcje Apple. Ciekawe czy ktoś z Was, jeśli ktoś z Was ma, z naszych widzów, jeśli ktoś z Was ma nowego MacBooka, a Pro to napiszcie. Tak, dokładnie. Okay. Pro też. Więc jeśli macie zwykłego MacBooka aluminiowego lub Pro, napiszcie w komentarzach, czy macie taki problem. Możecie sprawdzić, jeżeli macie, to nie zabijajcie nas, my jesteśmy tylko posłańcami. Tak, bo mogliście o tym nie wiedzieć. Dokładnie, mogliście o tym nie wiedzieć, więc sorry. Ale napiszcie, jeżeli macie w komentarach faktycznie taki problem, bo... Ale to będzie strasznie, jak oni sobie sprawdzą, to idą... No, Markowicz i Nowaga, bez nich nie miałem problemów. Miałem porządny komputer. Dokładnie. No cóż. Dokładnie. No, zastanawiam się. Oczywiście Apple może, wiesz, z programami wymiany wiadomo, że oni nie są jakimiś wielkimi fanami tego i wymieniają wtedy, kiedy już muszą, tak jak z bateriami, kiedy było zagrożenie zdrowia, albo program wymiany kart graficznych, gdzie już po prostu... fala nienawiści była tak duża, że zaczynała zakrywać falę miłości. No właśnie, pierwszy komputer to był iBook, nie miałem pojęcia, że jest coś takiego jak wadliwa seria. Odlepiające się GPU. No. Ale ja nawet teraz mówiłem o tych najnowszych, gdzie MacBookach Pro, tych takich, nie w tych najnowszych, tylko tych jeszcze tam, nie Unibody, gdzie były problemy z GeForce'em, po prostu gaz obraz. Tak? Tak. I opisywałem to na blogu, przytrafiło się to temu. Komu się przytrafiło? Oprócz wielu innych osób, Marcinowi Jakicińskiemu. Mnie mój stary MacBook Pro kopał prądem. Tak, to, ale Wodek nie czyta Apple Block. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że on nie czyta Apple Block. Nie, to było na Apple Block. Widziałem. No, ten akurat widziałem. Dobra, było zdjęcie z śrubokrętem, tak. Który... No dobra, zwracam honor. Myślę, że to zasługuje na powolne paśnięcie. Zwracam honor, bo Wodek się wykazał... Nie będę mówić czym, bo przed odcinkiem w ogóle nie czyta Apple Block. Muszę trochę nie czytam, ale staram się. Staraj się. Staram się, bo muszę. Okej, no to myślę, że możemy przejść do Tips and Tricks. A, przejdźmy. Przejdźmy do Tips and Jak Tricks. Jak najbardziej. Dzisiaj Tips and Tricks akurat o muzyce. Więc mam nadzieję, że Wasze porty jednak działają w MacBookach, żebyście mogli sprawdzić, jak to fajnie działa. Więc jest rzecz, którą ja mam od tak dawna zrobioną w swoim komputerze, że już zapomniałem, że zrobiłem o niej i dopiero dzisiaj. Wczoraj się zorientowałem, kiedy u Asi zrobiłem to i efekt był dokładnie odwrotny.
Teraz ładnie tutaj montujemy, prawda, co się dzieje. Kiedy podczas słuchania muzyki w iTunes jest zaznaczony jakiś kawałek albo więcej kawałków, to generalnie przy kawałeczkach pojawiają się przy tytule, przy wykonawcy i przy albumie i przy gatunku pojawiają się takie małe strzałeczki, które oryginalnie w każdym iTunes tak po kliknięciu, dokładnie, przenoszą do iTunes Store dotyczące na przykład tego wykonawcy, tu w tym wypadku Alice Coltrane, czy jakiegoś albumu, czy na przykład gatunku muzycznego. Po kliknięciu przenosi do iTunes Store i pokazuje na przykład jazz albo funk. A jest jedna linijka w terminalu, które wpisanie zamienia funkcjonalność tej małej strzałeczki na coś, co jest po prostu, ja tak jak mówię, no zapomniałem o tym, że to nie jest zbudowane, a powinno być. Oczywiście tu nie dziwię się Apple, że wbudowali link do iTunes Store, no bo na tym zarabiają, prawda? Dokładnie. Bardziej funkcjonalne jest to, co ty chcesz teraz powiedzieć, niż to, co właściwie jest w iTunes, tylko że oni na tym pieniądze tracą. Tak, oni na tym tracą pieniądze, dokładnie dlatego pewnie nie ma tej opcji w preferencjach. Trzeba jedną linijkę w terminalu wpisać, ona znajdzie się w podpisie do tego odcinka oczywiście. Po wpisaniu tej linijki akceptowaniu, oczywiście po ponownym uruchomieniu iTunes, te strzałeczki zamieniają swoją funkcję i na przykład jeżeli słucham sobie Alice Coltrane i po kliknięciu w tą strzałeczkę iTunes mi przełącza bibliotekę muzyczną, pokazuje mi tylko i wyłącznie tego wykonawcę, w tym wypadku Alice i ona jest po prostu, z całej biblioteki są wybierane tylko i wyłącznie te utwory, które są akurat tego wykonawcy. Jeżeli bym kliknął gatunek muzyczny, na przykład jazz, to jest pokazywane przez cała biblioteka muzyczna, gdzie jest jako gatunek wpisany jazz. I ja korzystam z tego bardzo często, ponieważ na przykład jeżeli wczoraj na przykład wieczorem, kiedy myślałem na ten temat, właśnie żeby zrobić tego Tips and Tricks, to przypomniałem sobie o tym, kiedy słuchałem muzyki i wpadła Nora Jones z takiego fajnego albumu, dawno wydanego, jej pierwszego chyba debiutanckiego albumu. I ja szczerze powiedziawszy nie wiedziałem, że ja mam tą płytę zrzuconą tutaj do iTunes, bo ona strasznie rzadko wskakiwała, wiesz, w szafu. I myślę sobie, hej, to jest fajny album, chciałbym posłuchać tego, bo to był świetny album, chciałbym posłuchać tylko jeszcze tego. Wszedłem do iTunes, kliknąłem tam, wiecie, Nora Jones, proszę bardzo. O. Yes, Come Away With Me. Kliknąłem sobie album i pokazały się tylko i wyłącznie kawałki z tego albumu. I muzyka cały czas leciała, nic się nie przerywało, po prostu wyniki zostały zawężone tylko i wyłącznie tego albumu. Powiem Ci, że brakowało mi czegoś takiego, takiej funkcjonalności w iTunes. Bo są kawałki, o których zapominasz, tak, ale podoba Ci się dany wykonawca. No i to jest świetny sposób, można żeby odkryć stare kawałki. Oczywiście można w iTunes wejść tutaj do tej przeglądarki, czyli jabłko B, ja nawet nie wiem, gdzie jest przycisk do tego. Gdzieś widok. Jest, widok i coś tam się dzieje. Widok. Pokaż przeglądarkę, czyli jabłko B, Command B. Jest pokazywana przeglądarka, w której można szukać, prawda, tej Nory Jones. Gdzieś tutaj, o, Nora. Jest, proszę bardzo, ale to jest niewygodne, więc dokładnie. Ja najczęściej po prostu wpisuję w wyszukiwarce ręcznie, co szukam na przykład. To też, dokładnie. Ale zauważ, bo ja na przykład zwracam tą uwagę, jak leci Ci muzyka i wpiszesz coś w wyszukiwarkę, to leci ta muzyka, która leciała wcześniej, a jak na przykład w wynikach wyszukiwania nie ma tego kawałka, który leciał, to on nie zacznie odtwarzać tego, co jest wyświetlone. Po prostu chodzi mi o to, że jeżeli zawęzisz w ten sposób, wiesz, leci na przykład Nora Jones i zawęzisz do Nora Jones, tam po prostu nie przerywając Ci muzyki, będzie potem odtwarzał tylko i wyłącznie wewnątrz tego albumu. A jeżeli na przykład masz odtwarzanie, nie wiem, YouTube Ci leci, jak chciałbyś Nora Jones, wpiszesz w wyszukiwarkę Nora Jones, to on cały czas będzie Ci odtwarzał YouTube, potem Ci się odtwarzał inny kawałek, a będzie wyświetlał Ci Nora Jones. Po prostu robi Ci nową playlistę na dokładnie podstawie tej strzałki. Dokładnie tak. Więc bardzo fajny trik, mam nadzieję, że Wam się przyda. Ja też. Mam taką nadzieję. Linijka oczywiście, ta do terminala będzie w... We wpisie show notes, dokładnie, we wpisie na problem. Show notes. No nie? Takie fancy słowa. No, dokładnie. I jedziemy z fajną częścią walentynkową. Jest walentynkowa nagrodową część. Jest posegregowane u mnie po kolei, bo jest tego dosyć sporo, 4 losowania i 3 zapowiedzi na następny odcinek. Czyli, kolejnych nagród. Czyli będą to losowania wśród osób komentujących ten odcinek. Tak jest. Za tydzień. A na razie komentujemy wśród osób komentujących. 13 losujemy odcinek. Losujemy wśród komentujących. Tak. Ja już sobie pozwoliłem przygotować wyniki losowania, dlatego że internet tutaj działa jak działa. Nie wiem tak dokładnie, jest, gdzie to jest, pewnie już Wodek, ja żeby dobra, zabezpieczyć się, zrobił sobie zdjęcia, a szuka zdjęcia z kolei. Już muszę szukać. Okej. Okay. Dobra, po kolei. Pierwsze mamy do rozdania z poprzedniego tygodnia Parallels Desktop 4, nagrody fundowane przez iSpot, nie działaj, iSpot, sieć salonów iSpot. Dla pierwszej osoby, która została wylosowana, jest to JQS1984. Tak jest, czyli Przemek. Przemek. Ja Ci od razu powiem, że to jest Przemek. Przemek nazwisko. I na dodatek, czekaj, nie czytaj, proszę bardzo, Przemek Witkowski. Przemek Witkowski. A na dodatek Przemek ma dzisiaj urodziny, więc wszystkiego najlepszego. No to Przemku. Dzisiaj.
Lepiej nie mogłeś trafić. Dokładnie, lepiej nie mogłeś trafić. I co wygrywa Przemek? Parallels Desktop 4. Od iSpotu. Od iSpotu. Dalej nagroda od Cenega Polska. Secret 2, jest to gra na Xbox 360. Idzie do osoby Kwaczor, czy Kwczor. Wczor. On już na pewno coś wygrał wcześniej. No ja nie kojarzę, ale ty mówisz, że tak jest. Więc... Ja coś kojarzę. Mhm. Nie wiem, czy nawet dwa razy nie wygrał. Okej. Okay. Więc coś byłby trzeci. Gratulujemy. Następnie 5 gier Ace od Kamila Brzezińskiego, twórcy tej gry. Okay. Po kolei Maciek Bielski, Wiesław, Achio, EPHP.pl i Matrox. Te osoby wygrywają Ace. Ace. Tak jest. I ostatnie losowanie pakietu gier, czy pakietu programów. Mhm. 2 Pixels. Pamiętasz jakie? Rolo, Mastermind, Fingerik, Oldbuff, a w tym momencie jest jeszcze nowy program Love Meter. Love Meter. Czyli 5 programów. Czyli to idzie do Noko. Noko, tak jest. To rzucimy. Cały ten wygenerowane osoby przez naszą maszynę losującą. Może wspomnijmy o naszej maszynie. Podaliśmy adres już kiedyś? Wiesz co, nie podawaliśmy. A możemy podać? Ale myślę, że ja zrobię film, nie będziemy adresu podawać. Nie możemy podać adresu? A po co będziemy adres podawać? A jakby ludzie chcieli sobie wylosować? A ktoś zacznie hakować, co się stanie? A. Dobry pomysł. Ale odnośnie tej maszyny losującej, której twórcą jest Tomek Orzechowski, to właśnie w tym momencie sobie zerkam na Blipa i widzę, że Tomek Orzechowski wrzucił na stronę, na jakąś stronę. Jest link. Ja obserwuję Tomasza Orzechowskiego, nie. No to sobie zobacz. Można dodać obserwowanych przez Ablipa? Jeszcze nie. A będzie można? Być może. Być może. W wersji 2.0, której nigdy nie będzie. Właśnie Tomek wrzucił informację, że zainteresowanych testowaniem aplikacji iBlip, czyli klienta Blipa na iPhone'a, zaprasza na jakąś tam stronę i jest link. Jest już. I Tomek, widzę, zrobił tutaj jakąś aplikację, więc fajnie, fajnie. No. Zrobił aplikację? No, tak mi się wydaje. Znaczy, nie, wow. nie wiem, czy on jest autorem, ale... Nie. Ale wydaje mi się, no mogę zapytać szybko. Developed but mental dev. No tak się nazywa nasz developer konkurs. Tak? A, tak, czyli to jest Tomek. To jest Tomek. Dokładnie. Więc Tomku, fajnie, będziemy testować swoją aplikację oczywiście. Ja tylko powiem, że kod do Ablipa został przekazany do odpowiednich osób. Ja mogę nawet reblipować ten blip teraz. Dobra, okej. Okay. Go. No takie możliwości. więc to były nagrody w odcinku tym, które losowaliśmy wśród komentujących poprzedni odcinek. I teraz zapowiem nowe konkursy, które będziemy losować w następnym tygodniu wśród komentujących ten odcinek. Więc tak, od stylowej ochrony mamy 3 gelaskiny do wyboru przez osoby, które wygrają te gelaskiny, więc nie mamy do rozdania jakichś specyficznych, czyli jakie chcecie, możecie sobie wybrać. Możecie zajrzeć na stylowaochrona.pl, to będziecie mieli dostępne gelaskiny. Mhm. Dla ludzi, którym nie udało się wygrać wcześniej lub nie uda się za tydzień, jest rabat 15% na wszystkie gelaskiny. Tak jest. Także na MacBooki, na iPhony, na... Coś tam jeszcze jest? I dla przypomnienia, ten rabat działa cały czas, więc możecie po prostu, nawet jeżeli nie mówimy o tym, możecie go używać. A pamiętasz, co trzeba było? Na sklep, po prostu Apple Blog. Napiszcie po prostu Apple Blog rabat. I w temacie wystarczy Apple Blog. Napiszcie, ja mam rabat, Apple Blog. Dokładnie. Ja chcę rabat. Ej, gdzie mój rabat? Dalej, od serwisu iApple.pl mamy 3 nagrody. Jest to torba na komputer Crumpler, firmowa ładowarka samochodowa na iPoda i iPhone'a. I transmitter radiowy bezprzewodowy? Tak, transmitter radiowy też firmowy na iPoda i na iPhone'a. Możecie do tego podłączyć. Słuchajcie muzyki w aucie lub w domu. Jeśli macie radio? Znaczy, wydaje mi się, że. Ale to może działać na tą wtyczkę taką do samochodu zapalniczki. Wtedy w domu już musiał mieć jakiś konwerter na wiesz. Możliwe. Na tą wtyczkę taką dużą jak palec. Nie? Nie, bo jest napisane, dostałem wiadomość, że to jest i na samochód, i na hi-fi. Więc albo w domu możecie sobie... No to fajnie, to widać jest jakaś przejścióweczka albo zasilacz po prostu. Jeszcze się upewnię? Tak. Spoko? Lub w domowym hi-fi. No to spoko, to widać jest przejściówka. Tak, taka mała wpinana. Tak mi się wydaje. To jest w następnym tygodniu, czyli do przypomnienia torba, ładowarka i transmitter. I także gra Shellshock 2 na Xboxa 360, ufundowana przez firmę Cynega. I tutaj malutka uwaga, losowanie tej gry się troszeczkę przesuwa. Mieliśmy losować w tym odcinku dzisiaj? Nie, losowaliśmy już Secret 2. No tak, tylko że mówimy, że dostarczone te gry będą później. Gry będą miały odrobinę opóźnienie. Tak samo Fear 2, osoba, która wygrała tydzień temu Fear 2, będzie musiała troszkę poczekać. Także od razu zapowiadamy, bo premiera gier się przesunęła. Nie jest to zależne ani od nas, ani od Cenegi, tylko i wyłącznie od producenta gry Fear 2, kimkolwiek. Oni są, dokładnie. Nie wiem. Więc. Jeszcze zapowiem. Aha, jeszcze może jakieś zapowiedzi. W następnym tygodniu zapowiemy następny konkurs na Parallels.
Desktop 4, tak jak dzisiaj wygrał JQS, to był Przemek. Tak jest, dokładnie, Przemek. Mhm. I także od stylowej ochrony mamy nowe nagrody, dzisiaj same nagrody. Dwie ładowarki samochodowe ZAGG przez 2G, dwa razy USB, cokolwiek to znaczy, i Gela Screen na iPhone'a podejrzewam, więc nie Gela Screen, tylko Gela Screen. Okej, okay, czyli na przednią część iPhone'a, na szybkę. Mogli sobie założyć, żeby nie rysować. To bardzo fajne. Ja rysowałem na iPodzie także. A mój się stłuk. I zamówił tam od Gela Skinów, znaczy od stylowej ochrony powinni, i nalepił. Powinni dawać możliwość reklamowania czegoś takiego, że reklamują jako nierysowalny, a ja porysowałem na nie wiem gdzie kiedy. Nie wiem, czy oni reklamują tylko jako nierysowalny, nie? Tak naprawdę, nie. Ale widziałem te filmiki na YouTube, gdzie z kluczem scrollują. No. Ja po obejrzeniu tego filmiku sam wziąłem klucz, zacząłem rysować. I co, nie najpierw tak delikatnie, a potem jechałem i nic, żadnej rysy. Powiedz mi, jak to się dzieje, że to nie działa na klucz, żyletka, igła, nic nie rysuje, a rysuje... Co? Kieszeń, moja kieszeń. Tak, z jakimiś rzeczami. Mam porysowaną kieszeń. Może masz tam jakieś materiały, które wiesz, są twardsze niż szkło. Jeśli nosisz mam, jakieś diamenty w kieszeni? O, ja mam tak parę, te 5-karatowych. Okay. Noszę, jakby trzeba tak, było na wszelki wypadek. Oświadczyć. Dobra, okej. Okay. Dzisiaj są walentynki, znaczy jutro, więc Włodek, jesteś zabezpieczony? Przez Orne zawsze ubezpieczony, tak? Jestem zabezpieczony. Co to jest? Sorry. Co to było? To był mój Adium. Z bardzo fajnym skinem. No właśnie, bo jakoś tak wygląda... I patrz, jak fajnie rozmywa. Widziałem. Wiesz co, ja może... Zrób zdjęcie. Zrób zdjęcie. Ale możesz tej rozmowy zdjęcie zrobić, bo tu jakaś widzę rozmowa jest. No to ze mną. To rób. Tak? No pewnie. A nie rozmawiaj, nie tak dużo. Nie, dobra. Chcę zobaczyć, chcę pokazać, jak rozmywa. Dobra. Wiesz co, jeżeli chodzi o takie rozmywanie, bo tutaj właśnie widzicie screen w tym momencie. A blip, zastanawialiśmy się z Dawidem. W ogóle Dawida pewno widać gdzieś tam. A, jest Dawid. Tam daleko w tle. Ej, może by przyszedł. Mieliśmy Dawida raz wrzucić. No. Co myślisz? Co jest, zobaczymy, co Dawid robi. A Dawid jest zajęty aktualnie, widzę z kimś. Dawid jest zajęty? No, rozmawia. A twoja Joanna? Nie, to jest ta Joanna, która tu pracuje. Aha. Nie, dużo Joanny. Za dużo, dokładnie. Ale powiem ci, że miałem takie wrzucie, że same Anki poznawałem. Jaki jest dopełniacz od Joanny? Joan czy Joannów? Kto wie? Joan... Polska język trudna. Dokładnie. Jeżeli chodzi o to rozmywanie, bo tutaj faktycznie ten skin ci rozmywa tam tło. My zastanawialiśmy się z Dawidem, jak zrobić właśnie takie rozmywanie, bo w Pixelmatorze tak samo palety rozmawiają, to jest pod spodem. On musi dać kontakt do kolesia, który robił ten skin. Bardzo proszę, tak? Bardzo proszę, bo zastanawialiśmy się, jak to jest zrobione i na razie z obserwacji Pixelmatora wyszło na to, że za każdym razem, kiedy ta paleta się pojawia nad czymś, to Pixelmator robi zdjęcie tego, co jest pod spodem, po czym je rozmywa. Ja myślę, że to jest fajne rozwiązanie, bo nie dekoncentruje twojej uwagi na tle. Znaczy dokładnie, Ablip ma ten problem aktualnie, że jest zbyt przejrzysty, a gdyby rozmywało w tle... Właśnie, na przykład dla porównania... Właśnie, wiesz, otwórz i to zdjęcie wrzucimy. Czekaj, otwórz obok siebie. Tak. Siebie, bo znowu... Jedno obok drugie rozmowy. Mam tyle tych tajnych rozmów. Jedno okno Ablipa, jedno twoje. Tak. I po prostu wydaje mi się, że to będzie mniej destrukcyjne, znaczy rozpraszające, jeżeli to okno nie będzie takie, jeżeli będzie rozmywać, to jest z tyłu. Tak. To dzięki, co? Weź mi rzuć kontakt. Rzucę ci na maila, na Ablipa, gdziekolwiek. Tak, bo jak najbardziej jesteśmy tym zainteresowani. Zobaczymy, w Ablipie będzie nowa opcja. Dobra. To co, no to tyle, życzymy wszystkiego najlepszego z okazji walentynek. Dokładnie, nie zapomnijcie o walentynkach. Uściśnijcie osoby, które kochacie i te, które nie kochacie. Dokładnie. Jakby co, to Wodek ma kilka diamentów do rozdania. W następnym odcinku. Będzie za słowo. No, dobra. Fajnie by było. To był odcinek 14, nakręcony w piątek 13 i chyba się udało. Z tego co widzę, dźwięk się nagrywa, kamera świeci, lampy są. I zaraz się coś przewróci. Więc szybciej to kończymy. Dziękujemy bardzo za oglądanie nas i zapraszamy za tydzień o standardowej porze. Tak jest, bye bye. Trzymajcie się. Witamy w Apoblog TV, to jest odcinek 14. Teraz ty? Tak, tyle miałem powiedzieć, nie? Nie. No jak? A ja jestem Paweł Nowak. Ja jestem Paweł Nowak. Jeszcze raz, Wiki. Pamiętasz, że to jest 13 odcinek, że to jest 13 piątek. 13 piątek jest. Piątek 13. Piątek 13, tak. A jutro walentynki. Pamiętaj, 14 odcinek i 14 lutego są walentynki.